Do Need for Speeda dodali furę z przyszłości. Założę się, że nikt z was nie odgadnie, jaki to jest samochód z rzeczywistości. Macie 3 sekundy. 3, 2, 1. Mazda RX-7. Po konkretnym tuningu. Ja nie poznałem, co to jest za fura. Dopiero jak kupiłem sobie ten pakiet, to zdołałem ogarnąć, co to jest za samochód. Ojej, co to było? Kto? Trafik we mnie tak przygrzał? Uszkodził mi mój nowy body kit, który kosztował, uwaga, 63 zł. Tak, ten samochód kosztował 63 zł, ale żeby nie było ci przykro, to jeszcze do tego dostałeś chyba 10... Czekaj, muszę sprawdzić. Tak, ten pakiet 63 zł i dzięki niemu dostajemy... Czekaj, ja ci to przeczytam. Zmieniaj pasy... Czekaj, co? Zmieniaj pasy? Nie wiem, o co chodzi. I uwolnij wewnętrznego mecha dzięki pakietowi premium obejmującemu niestandardową furę oraz gamę wyjątkowych przedmiotów, w tym pakiet odzieży z kaskiem. Efekt jazdy i wiele więcej. Okej, wiele więcej. Ja bym chciał wiedzieć, wszystko chciałbym mieć wylistowane, co tak naprawdę dostaję. Czyli my jesteśmy mechem. Musimy sobie tym furkiem wyjechać w ogóle w nocy i zobaczyć, jak ona wygląda w nocy, jak ona się świeci i tak dalej. To trochę za mało widać w dzień, no nie? Chociaż wygląda fajnie, tak... Te elementy są przycienione w odpowiedni sposób, tak, że wygląda to prawie, że animowane, prawda? Takie, no, ciekawie to malowanie wygląda. To spoko. Ale to jest Mazda RX-7. Nic specjalnego z tego samochodu nie wynika. Znaczy, kupujesz ten dodatek i fura nawet nie jest w żadnej klasie wymaksowana. Jest taka, jaka jest, w standardzie. Nie ma żadnych części tuningowych, musisz sobie je kupić, wydać kupę siana na to. To jest szok. Ona powinna być chociaż, nie wiem, w klasie A+, czy coś takiego, wiesz, zrobiona jakoś, nie? A tu masz co? Masz podstawowego wankla, nie ulepszonego żadnymi częściami. I musisz sobie tutaj zrobić swapa, żeby ten samochód jechał do przodu. Okej. Okay. Tak, widzicie, tutaj są takie części. O, kurde, jest sprężarka wrzucona tutaj. Ja nie wiem, czy ona nie jest w standardzie nawet. No i tak, trzeba kupę siana wydać na to, żeby to jeździło. Czujesz, nie? O co tutaj chodzi? O, kurde, no powiem ci grubo. Dobra, zobaczmy bodykity. I tutaj mamy taki legendarny bodykit do tej Mazdy. W standardzie wygląda sobie fura tak, także widzicie, że tutaj no dosyć mocno zmieniona jest. Praktycznie inny samochód, nie? Ciężko było poznać, co to tak naprawdę jest. Ja nie poznałem. Myślałem, że to jest nowa fura o jakiejś zmienionej nazwie, nie? Ale te pakiety, które mamy w standardzie w grze, przy tym wyglądają dziwnie. Znaczy, tak jakby były standardowym pakietem samochodów zaraz po wyjeździe z salonu, prawda? W tych pakietach hardkorowych możemy zmienić tylko koła, ale te, które są zainstalowane, wydają się być spoko, więc nie trzeba tutaj nic edytować i tyle. Nic więcej nie możemy zmienić, tam jakichś tych świateł czy coś dodatkowo, nie? Tutaj możemy sobie zmienić stens, możemy dać wyżej furę. Wtedy taka koza się z tego robi. No moglibyśmy zrobić offroadową wersję tego auta, jeśli byśmy chcieli. To chyba w porządku, nie? Dajmy sobie coś takiego. I mamy nowe... właśnie tutaj niby się pokazuje, a się nie pokazuje. Znaczy pokazuje się, że mamy coś nowego, ale nie do końca. Tu możemy sobie zainstalować to. To jest, o, zobaczcie, chyba darmowe. Nie musiałem za to płacić, to dobrze. Możemy sobie Air Suspension zainstalować, ale niewiele to daje. Mamy nowy klakson. O, coś jest, posłuchajmy. Aha, za każdym razem jak naciśniemy, to co innego się pojawia. Znaczy, no, inny dźwięk jest. Ale tylko jedno mamy to. I tyle, jeśli chodzi o samochód. Dźwięk nie jest wyjątkowy, to jest zwykła Mazda RX-7, szkoda trochę. Myślałem, że no, będzie coś innego. Dobra, a teraz chcę być mechem. Okej, okay. Dobra, tam było napisane i nie tylko, więc ja liczę, że to nie tylko sprawi, że będę mógł zrobić z siebie stuprocentowego mecha. Tu chodzi chyba tylko i wyłącznie o swag, wiesz? Żebyś pokazał wszystkim innym graczom, że kupiłeś te dodatki inne. Co moim zdaniem, no,
Trochę wstyd, nie? Że się dałeś wydymać. Fajnie wygląda, ale no nic to nie da. Ja nie wiem, no. Ja, dajcie znać, co wy o tym myślicie. Dobra, założyłem. O, tu mam jeszcze coś darmowego, ale to odblokowałem chyba w innym dodatku, wiesz? A, dobra. Buty. Czy mamy tu jakieś mechowe? W ogóle bardzo fajne są buty w tej grze. Mega mi się podobają. Nie gadaj. Dobra, czekaj, bo tu jeszcze jest poza mechowa. Tyle. I już... Okej. Co z głową? Czy coś tutaj mogę... A może jakieś okulary są nowe? Nie, nie, nie ma okularów, bo ten kask jest to też okulary. A mogę być, że dodali postać mecha na przykład, że mogę być mechem? Nie! Postaci są takie, jakie były. Okej. God damn it! Dostałem taką ramkę legendarną, patrz, wow. I tutaj mam jeszcze legendarne jakieś inne, że... O, mogę sobie wlepkę mechową dać, to jest tam... Ja pierniczę, poważnie. Dobra, dajmy to. I jeszcze audio jakieś dostałem, weźmy legendarne od razu. Czekaj, posłuchajmy tego, bo to jest... I tak mówiąc krótko, to jest i wiele, wiele więcej tam, co było napisane. Wow. Nie mogę się powstrzymać, no śmiesznie to wygląda. Okej, całkiem spoko śmiga. A zapomniałem jeszcze, że my mamy te efekty jazdy nowe. O, jest to mechowe, zobacz, to wygląda tak. A jak to wygląda w locie, nie wiem. O, tak. I tak sobie wygląda ta fura. W sumie będzie można trochę tymi furkami poszpanować, dlatego że dużo ludzi przyjdzie w Game Passie, nie? I zobaczy coś takiego dziwnego, pomyśli, what the hell? Patrz, tu mamy jakiegoś typa w Aventadorze, patrz, podziwiaj moją furę. Wydałem na nią 63 zł, jestem taki bogaty. Zobacz. Tyle go widzieli, olał totalnie. A ja mam super klakson, posłuchaj. O co chodzi? I chciałbym zobaczyć, jak to wygląda w locie, gdy hopniemy dosyć wysoko, bo niektóre te tagi są nawet fajne, wiesz? Podczas jazdy trochę mogą przeszkadzać, ale podczas lotu nie przeszkadzają i nieźle to czasem wygląda, jak na przykład wyskakują ci z boku samochodu jakieś skrzydła samolotu. Jezu. Zobacz, jaką mam furę. Zobacz, ziome. Ty, on też ma tego Mustanga nowego. Kurde, to bogacze. No to wygląda na to, że ludzie to faktycznie kupują. Cholera. To trzeba być naprawdę fanem Need for Speed'a, nie? Albo ludzie, bo to wiesz, to są pierwsze DLC tak naprawdę do tego Need for Speed'a, więc ludzie zobaczą, kurde, te samochody w sumie są takie same jak te podstawowe i poczują się oszukani i tyle. Nie będą już więcej kupować, jak myślicie, jak to się rozwinie. Z drugiej strony jest to jakaś opcja finansowania tej gry, chociaż wersja Palace, 4 paki. Okej, po prostu jakieś tam skrzydła nam wystają. Nie można tego sprawdzić w garażu, dopiero nam się to pojawia, jak jesteśmy w jeździe dowolnej i lecimy w powietrzu. Nowy dodatek jest naprawdę fajny, to znaczy ten update, ale myślę, że nie warto kupować tych DLC do niego. To znaczy, nie trzeba w ogóle kupować DLC, ale wiesz, o co chodzi, że nie warto, myślę, kupować DLC. O, będę się ścigał z podstawową korwetą. No, zobaczymy. I ten hełm. Dobra, lecimy. Ojej. Ojej, ktoś w McDonaldzie chyba gra. Cholera. No i właściwie jedziemy zwyczajną Mazdą RX-7, więc jeśli ktoś jest potężnym fanem tego samochodu i przy okazji lubi Transformersów, to może zainteresować się tym pakietem za 63 zł. Ej, kurde no. Jeden samochód i masa różnych pierdół tak naprawdę, nic nie wnoszących do gry, no. Kompletnie
nic to nie zmieni poza wyglądem. Wow! Ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, man. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Unbound. Kupiłem te wszystkie dodatki, żebyście wy nie musieli. Jeśli wam się naprawdę podoba ten body kit, to kupcie sobie, spoczko. Ale jeśli naprawdę cenicie swoją gotówkę, to odpuśćcie sobie to, bo naprawdę niewiele to daje. No, EA Games musi się trochę bardziej postarać, a właściwie Criterion, nie? Muszą się trochę bardziej postarać, żeby zarobić na te 63 zł. To jest trochę za mało, nie? Patrząc na to, co oferują nam inne gry za dodatki w tej cenie. Niektóre gry w ogóle całe kosztują tyle i wciągają na długie, długie godziny, prawda? Wow. Trzymajcie się, na razie. Hej.